Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 Universe Mode. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy już przedostatni row przed galą Money in the Bank. Jeśli chodzi o galę Money in the Bank, pora poznać kolejnych zawodników, którzy zawalczą o walizkę Money in the Bank po stronie row. Mamy już Randy'ego Ortona, mamy Andrade. Teraz poznamy trzeciego zawodnika i w main evencie, który będzie triple threatem, poznamy czwartego zawodnika. Jak widać, tutaj mam Ilię Dragunowa, który tutaj debiutuje. On w rzeczywistości jest obecnie mistrzem NXT, tutaj jest na row. I tutaj w swoim tak naprawdę debiucie w 2K24 będzie miał walkę o walizkę Money in the Bank, więc będzie miał dużą na pewno okazję od razu Ilia. Jeden też zawodnik, który w rzeczywistości wydaje się przyszłością tak naprawdę WWE, więc też jestem ciekawy, kiedy go zobaczymy. Patrząc na to, że jest dalej mistrzem, to na razie myślę, że nie będzie do main rosteru przechodził na razie, przynajmniej zobaczymy jak będzie to wyglądało. Teraz pora na jego rywala. Jego rywalem będzie osoba, z którą w rzeczywistości, jeśli dobrze pamiętam, mierzył się na NXT Stand and Deliver, czyli Tony D'Angelo. Tony D'Angelo będzie rywalem Ilii Dragona, więc coś, co widzieliśmy w rzeczywistości, zobaczymy tutaj, tylko że tym razem nie jest to walka o pas, a jest to walka o to, kto zawalczy o walizkę Money in the Bank, a więc obydwoje zawodnicy, którzy naprawdę teraz są na NXT, mają okazję na main rosterze i jeden z nich będzie walczył o walizkę Money in the Bank. Czy będzie to Ilia Dragunov, czy będzie to jednak Tony D'Angelo? Za chwilkę się oczywiście przekonamy, bo będziemy mogli już powoli startować z openerem dzisiejszego row. Ilia kontra Tony D'Angelo. Zaczynamy ten pojedynek, zaczynamy dzisiejsze row tutaj. Kilka mocnych uderzeń od Ilii na sam początek tego pojedynku. Jeszcze na koniec tutaj świetny taki spinning elbow, można w sumie powiedzieć taki. Czy tam spinning backfist, no, można też w sumie powiedzieć. Kontra Ilii tutaj. I teraz kolejne uderzenia, ale tym razem dobra kontra przez Tony'ego D'Angelo. Tony D'Angelo, który to jest bez Shining Starks Lorenzo akurat. Oczywiście obydwoje są z... Oczywiście... Zapomniałem, jak oni się nazywają. Family po prostu? Czy oni się nazywają? No jakby tak, może powiedzieć, taką mafią, może powiedzieć. Jakby odgrywałem taką jakby troszeczkę mafię. I właśnie jakby, może powiedzieć, jeśli chodzi, dobrze pamiętam, Tony D'Angelo to jest The Don, czy jakby właśnie, może powiedzieć, szef. A Underboss chyba Shining Star Lorenzo, to jest chyba Underboss, jeśli dobrze pamiętam. Więc właśnie Lorenzo tutaj nie ma akurat, jest to D'Angelo sam na sam przeciwko Ilii Dragunowa. Przeciwko Ilii tutaj. Clothesline nie trafia, świetne przejście z neckbreakera, naprawdę kapitalna tutaj kontra w wykonaniu Tony'ego D'Angelo. I jeszcze też próbuje przypiąć, ale Ilia Dragunov tak łatwo nie przegra tego pojedynku. Choć Tony D'Angelo ponownie łapie Ilię i mamy kontrę. Kilka łokci od Dragunova. Inziguri pięknie trafia. Jeszcze kopnięcie tutaj prosto w nogę. Kilka kolejnych kopnięć. Ilia Dragunov wychodzi na samą górę, ale Tony D'Angelo od razu wstaje i zrzuca Ilię Dragunova z samej góry tutaj. Nie będzie przypięcia. Nie będzie przypięcia tym razem. Zobaczymy za to w taki perfect plex prawie, może powiedzieć. Taki Fisherman super, po części też w sumie może powiedzieć. I teraz mocne kopnięcie prosto w twarz. I kolejny raz to samo. Tak, i po raz kolejny, nie kontroluję tego jakby, ten ruch nie przypomniałem sobie wcześniej, żebym widział go, więc dlatego niezbyt można powiedzieć, jestem przygotowany ten ruch, ja się to właśnie kontroluję i zapominam cały czas. Ilia rzucony na narożnik. I mamy kolejne przypięcie w tym pojedynku. Drugi raz to Tony D'Angelo przypina. Ilia jeszcze ani razu nie przypinał w tym pojedynku, ale teraz Ilia Dragunov chciał sygnaturę, ale nie dał rady na razie. Teraz w końcu Ilia znajduje kontrę i od razu też przechodzi do sygnatury, gdyby nie to, że Tony D'Angelo znajduje kontrę. Nawet nie pamiętam, jak Tony D'Angelo miał sygnaturę. I właśnie, Shining Stark Lorenzo. Można było się spodziewać, że to jest podejrzane coś, że tak nagle Tony D'Angelo i Tony D'Angelo robi w tym momencie, czy to nie jest jego finisher? Nie, to jest jego signatura. To jest chyba jego signatura właśnie. Tak, ale to może być koniec tego pojedynku w taki oto sposób. Ale jednak, Ilia Dragunov wstaje. To mogło się skończyć najgorzej dla Ilii Dragunova, choć dalej teraz ma Tony D'Angelo finisher. Więc musi na to uważać. No, w fatalnej sytuacji jest Ilia. Można było się powiedzieć, że właśnie oni coś kombinują. Jednak jak nie było właśnie Lorenzo z nim, to można było się powiedzieć, że coś jest kombinowane tutaj, ale Ilia kontruje. Ilia walczy dalej. Close line od Ilii się nie udaje jednak. I tutaj Dragunov rzuca na narożnik.
Teraz w końcu się udało to kopnięcie skontrować. Mocne uderzenie tutaj. I torpedo Moskow jest trafione w wykonaniu tutaj Ilii Dragunowa. Mamy przypięcie Tony D'Angelo. 1-2. I Tony D'Angelo wstaje jeszcze. Jeszcze Tony D'Angelo wstaje. Walka trwa dalej. I mocne uderzenie. I mamy jeszcze Rage'a użytego, a więc Ilia Dragunov jest gotowy, żeby ten pojedynek zakończyć, ale chciałbym z narożnika zrobić torpedo Moskow, więc potrzebuję właśnie tutaj być ustawiony lepiej, ale on za każdym razem wstaje. Teraz już mam tutaj świetny clothesline. I czy teraz on będzie na ziemi? Nie, on nie będzie na ziemi. On po prostu nie będzie na tej ziemi. Nie wiem, czemu naprawdę bądź na tej ziemi przez chwilę dłużej Tony D'Angelo. Dobra, nie. Byłem, miałem go, ale w ostatniej chwili wstaje. Kolejny trafia. Tony D'Angelo teraz to Tony D'Angelo wypada z ringu kompletnie. Mocne uderzenie, dropkick i D'Angelo wypada z ringu. Ilia Dragunov. Wejdźmy może na samą górę. Ilia wychodzi na samą górę. Przedtem został zrzucony z samej góry. Tym razem za to nie jest zrzucony i mamy double axe handle. Jeszcze tutaj łokieć. Inzigiri od Ilii Dragunova. Ilia Dragunov wraca. Czy Ilia wygra przez countout? Wątpię, bo wydaje mi się, że Tony D'Angelo powinien wstać, ale kto wie w sumie. Może i to będzie koniec tego pojedynku przez countout. Tony D'Angelo jednak wstaje. Tony D'Angelo jednak wstaje. Nie wiem, czy to ci coś da, Tony D'Angelo. Nie wiem, czy naprawdę ci to coś da. Bo w tym momencie pora na torpedo Moskow, gdyby nie to, że kontruje. Ale teraz torpedo Moskow po raz drugi. No i to musi być zakończenie tego pojedynku. Torpedo Moskow dwa razy. I mamy 1-2. I mamy 3. Ilia Dragunov wygra. Pomimo, że Tony D'Angelo i Shining Star Lorenzo próbowali zrobić co mogli, żeby wygrać, to jednak Ilia wygrywa i dołączył do Randy'ego i Ortona i oczywiście i Andrade jako trzech zawodników jak na razie, którzy zawalczą o walizkę Money in the Bank Raw. A teraz pora na kolejny pojedynek. I pora teraz na kolejną walkę. Tutaj zobaczymy walkę o ostatnie już miejsce w walce o walizkę Money in the Bank kobiet po stronie Raw. Mamy Liv Morgan, mamy Tiffany Stratton, mamy Dakota Kai i pora poznać ostatnią zawodniczkę, która zmierzy się w walce o walizkę Money in the Bank. I będzie to albo Natalia, jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek, wręcz można powiedzieć, że potencjalnie najbardziej doświadczona zawodniczka, na pewno na rosterze oczywiście najbardziej doświadczona, ale może w historii nawet, bo jeśli dobrze pamiętam, Natalia ma chyba rekord najwięcej pojedynków, jeśli chodzi o kobiety w WWE stoczonych, więc Natalia jest definicją jakby doświadczenia, jeśli chodzi o dywizję kobiet tutaj na pewno, więc zobaczymy, czy to doświadczenie przeważy, czy przeważy, można powiedzieć, że brutalność i bezwzględność tej rywalki, czyli Shayny Baszler. Shayna Baszler była mistrzyni NXT, była mistrzyni tak teamu, nie pamiętam, jak było z jej pasami Women's Champion, że jakoś nie przypomniałem sobie tego, nie mogę sobie przypomnieć jakiegoś tej title reignu szczerze, co jest dość dziwne, ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Mam wrażenie, że ona na NXT była świetna, a na main rosterze, jakby się aż tak to niestety nie przełożyło, jeśli chodzi o bookowanie jej. Jakby więc tak mi się przynajmniej wydaje, z tego co pamiętam, ale za to tutaj może wygrać walizkę Money in the Bank. Może potencjalnie najpierw tutaj oczywiście wygrać walkę tą, potem potencjalnie może wygrać walizkę Money in the Bank i potem może zostać w końcu mistrzynią, więc na pewno plan jest, tylko muszą te kroki, może powiedzieć, w tym planie, jakby może nie kroki nawet, a musi ten plan jakby powolutku realizować. Pierwszy krok właśnie to jest pokonać Natalię i wejść do walki o walizkę Money in the Bank. Będziemy mogli zaczynać ten pojedynek. Zaczynamy. A więc jak dobrze właśnie wiemy, jest Liv, jest Tiffany, jest Dakota, która z tej zawodniczej będzie tutaj, a jeśli chodzi o stronę SmackDown na razie, to mamy Zelina Vega, Bianca Belair. Więc tak wygląda ten, może powiedzieć, line-up zawodniczy, które będą walczyły o walizkę Money in the Bank, jak na razie. I uderzenie prosto w głowę tutaj Shayny. Kopnięcie jeszcze plecy. Patrząc na to, jak tam naprawdę sobie Natalia też w sumie, a i Shayna i Natalia mam wrażenie, że miały bardzo dużo randomowych tag teamów w swoich karierach. Dlatego może nawet nie pamiętam, może one były w tag team kiedyś, nie wiem, naprawdę, że Shayna mam wrażenie, była znają Jax, była Shayna, no nie randomowy, ale tag team z Rondą, Zoe też jest. Było naprawdę wiele tag teamów w karierze Shayny i możliwe, że Natalii w sumie też, więc może nawet kiedyś były w tag teamie, nawet nie pamiętam, możliwe, że tak było. Zacząłem ten exchange, który kto wygra właśnie tutaj, czy będzie Natalia, to chyba będzie Shayna. To chyba będzie Shayna, bo ona już dwa razy pomyliła się Natalia.
Shayna trafia i pomyliła się znowu Natalia i właśnie mamy tutaj combo i jeszcze na koniec mocne uderzenie jednak, takie, ale nie mocne w sumie, to było takie lekkie uderzenie. Mam wrażenie, że to nie zakończyło jakimś takim mocnym kopnięciem, czymś takim, a nie było nic takiego, może być mocnego na sam koniec, ale teraz będą mocne uderzenia w wykonaniu Shayny Baszler. Jeszcze te łokcie na koniec, które mogą rozciąć i to bardzo łatwo. A teraz jeszcze w rękę, to jest coś też, taki ruch, atakowanie tego miejsca, gdzie jest łokieć, to jest właśnie coś, co Shayna lubi, aby robić wewnętrzną, zewnętrzną stronę łokcia, lubi atakować właśnie te okolice całego ramienia, więc na pewno musi na to uważać Natalia, która teraz ma szczęście, że Shayna nie może jakiegoś diving ruchu zrobić, bo by teraz poszałowała troszkę tego tauntu. I teraz pora na signaturę. To będzie w stylu Rondy Rousey, tak, ale nie będzie tego, ale to jest ten taki, jak, coś jak Judo Slam, taki można powiedzieć po części. W stylu oczywiście Rondy Rousey i ta Spear ponownie. Świetne Speary są Shayny Baszler. I ponownie ta ręka, I ponownie będzie kopnięcie tutaj. Nie ma chyba akurat, mam wrażenie, i ponownie ręka. Mam wrażenie, że Shayna nie ma na rękę jakiegoś zabicza czy finishera. Ma tylko oczywiście jak on się nazywał to? Zapomniałem, czy jak to się nazywa ten finisher? Tak, Kirifu the Driver. Nie Kirifu the Driver. A tak, Kirifu the Driver to było właśnie. Ja właśnie miałem mówić, że na pewno ma taki submission, ale to jest bardziej na głowę. To jest coś jak sleeper, holy, się dobrze pamiętam. Tylko mocno to jeszcze kopnięć. Wstaje. Natalia jest obalona bez problemu przez Shaynę. Mamy pozumpina, ale to jest no niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe, żeby tak się ta walka zakończyła. To jest zdecydowanie za wcześnie w tym pojedynku, żeby to się tak mogło zakończyć. Dragon taki leg screw w wykonaniu Natalii. Jeszcze tutaj uderza tutaj nogą o ziemię Shayna. Ta skąpie Natalia. Na pewno nic już teraz, bo Shayna ją kontruje. Mocne uderzenie tutaj w wykonaniu jeszcze Shayny Baszler. Natalia próbuje się podnosić, ale nie wiem, czy to jest dobra decyzja, dostaje kolano od razu w twarz. I ponownie ręka Natalii jest tutaj, może powiedzieć na rękę, tutaj na ręce działa tutaj, można powiedzieć. Shayna może być naprawdę w bardzo dogodnej sytuacji, tak, bo może mieć i signal, której finisher znajdują, jak tak dalej, to się potoczy, teraz kopnięcie jedno. I jeszcze drugie kopnięcie od Shayny. Natalia powoli pała z ringu, ale nie wiem, czy gdziekolwiek jest bezpieczna z Shayną Baszler. Teraz kombinuje Shayna, to będzie próba powerbombu, ale nie udana próba powerbombu, choć Shayna ma znowu sygnaturę teraz. I właśnie, a jednak prawie się udało. Shayna próbowała zrobić sygnaturę, nie udało się tym razem jednak. I jeszcze tutaj to Natalia bała Shayna. No Natalia musi próbować znaleźć swą okazja na to, żeby ten pojedynek wygrać, bo jeszcze w nim jest. Jeszcze póki jest w tym pojedynku, to jeszcze ma okazję, a za niedługo już może nie być jej w tym pojedynku, bo za chwilę tutaj może się ta walka szybciutko zakończyć. Shayna próbuje sygnatury, nie będzie ponownie tego takiego Judo Slamu, można w sumie tak nazwać to. Natalia ma sygnatury teraz. Discus Clothesline. Tak, wiedziałem, że to się wydarzy i tak się jakby nabrałem na to, że za wcześnie próbowałem trafić jakby. No to wiadomo, że to jest zdecydowanie za wcześnie. Shayna bez problemu zrzuca tutaj Natalię, która chyba próbowała iść po sharpshootera i Shayna naprawdę unikła sharpshootera. Wydaje się, że tak to miało być. I ponownie ręka. A za niedługo to się może tak skończyć, nawet jeśli Natalia wygrała, to i tak po prostu nie będzie zdolna do walki. Powerbomb, to będzie sit-out powerbomb, może też jeszcze przypięcie przy okazji, jednak nie, bez przypięcia. Teraz Natalia będzie szukała sharpshootera. I będzie miała ten sharpshooter, Oj, kłopoty dla Shayny Baszler. Czy to doświadczenie? Nie mogę też pójść naprzód tutaj w ogóle. To będzie koniec tego pojedynku, tak. Natalia wydawało się, będzie klepać, a to Shayna też jest zmuszana do klepania. Nie mogłem w ogóle iść nigdzie, nie było crawla jakby, że mogę gdzieś się czołgać, ja nie mogłem tutaj. Natalia wygrywa, więc Tiffany, Liv, Natalia, Dakota, to jest część Raw, jeśli chodzi o walkę o walizkę Money in the Bank. A przed nami teraz już main event dzisiejszego Raw. I pora na main event dzisiejszego Raw. I w tym main evencie zobaczymy Triple Threat
Oto kto będzie miał czwarte już miejsce w walce o walizkę Money in the Bank Raw. I pierwszym zawodnikiem, który tutaj będzie walczył, będzie Dominik Mysterio. Dominik Mysterio, który już tydzień temu, widać było, że dość mu się spodobał ten pas Romana Reignsa, bo próbował mu ukraść, dosłownie próbował ten pas ukraść, Roman jednak złapał ten pas i nie pozwolił Dominikowi ukraść, ale Dominik teraz nie będzie musiał kraść, bo jeśli wygra ten Triple Threat, potem walkę o walizkę Money in the Bank, to potem będzie miał walizkę na właśnie pas Romana, więc Dominik Mysterio może mieć ten pas na własność, jeśli tylko wygra dwie walki, najpierw tą, a potem walkę oczywiście o walizkę Money in the Bank, ale powiem tak, będzie ogromnie ciężkie wyzwanie, to mogę zapewnić, że w ogóle będzie ogromnie ciężkie wyzwanie, żeby w ogóle wejść do walki o walizkę Money in the Bank. Pora poznać jego rywali tutaj w tym pojedynku. I pierwszym jego rywalem będzie, jak tutaj już było, myślę, że powoli widać, były zwycięzca walizki Money in the Bank, czyli Seth freaking Rollins. Seth Rollins wygrał rok temu właśnie walizkę Raw. Walkę miał później oczywiście, zajrzałem tą walizkę nieudanie, bo próbował oczywiście w Triple Threat, zrobił Triple Threat na WrestleManii. Bo na początku miała być walka one on one, ale on potem zrealizował walizkę i mieliśmy Triple Threat na WrestleManii pomiędzy nim, Romanem i Moxiem. Roman utrzymał swój pas, więc nie udała się realizacja walizki, ale Seth Rollins może spróbować zrobić coś, co chyba tylko CM Punk dokonał. Chyba tylko CM Punk wygrał 2 lata z rzędu walizkę o Money in the Bank. Mam wrażenie, że tak było. Czy nikt nie wygrał może, a on wygrał po prostu 2 razy pierwszy? Nie pamiętam, no ale Seth może być jednym z bardzo nielicznych zawodników, który da radę wygrać 2 razy walizkę Money in the Bank w swojej karierze. Już w sumie łącznie 3, bo on w rzeczywistości wygrywał raz, więc zobaczymy. No już Seth powoli się robi specjalistą, wygrywają walizek Money in the Bank. I zobaczymy, czy będzie miał kolejną walkę. Zobaczymy najpierw, czy wygra tą walkę, a potem czy będzie miał walizkę Money in the Bank. A trzecim zawodnikiem będzie największy zawodnik z tej stawki całej, w którym Triple Threat'cie, czyli Braun Strowman. Braun Strowman, a więc tak mówiłem, Dominik Mysterio ma ogromnie ciężką przeprawę. Jest tutaj Braun Strowman i jest tutaj Seth freaking Rollins. Ciężko sobie wyobrazić, żeby Dominik mógł wyjść z tego Triple Threat'a jako zwycięzca, ale bardziej szalone rzeczy już się działy w historii wrestlingu, więc to jest możliwe, to jest możliwe. Wydaje się faworytem tego starcia, no nie wiem w sumie właśnie, albo Seth, bo jest po prostu, wydaje się, najlepszym zawodnikiem spośród tych trzech, albo Braun Strowman, bo po prostu jest duży. Więc ciężko powiedzieć, kto jest faworytem w tym starciu, no myślę, że na pewno nie jest nim Dominik Mysterio. Zobaczymy, możemy zacząć main event dzisiejszego Raw. Jeden z tych trzech zawodników dołączy do Andrade, Randy'ego Ortona i Ilii Dragunowa. Seth Rollins i nie trafia tym kolanem niestety. Poczekam sobie tutaj na Strowmana. Dominik Mysterio kontruje tutaj jednak. Chciałem zatkać Strowmana, to Dominik Mysterio kontruje. Dość niespodziewanie bym powiedział. No właśnie, ale tak to się nie dziwię, że się kończy kolano od Rollinsa. I jeszcze Clothesline. Wypada z ringu tutaj Strowman i też kontruje Seth Dominika. Kolano tutaj. Dominik goni Sefa. Chciałem Sefem uciec jakby i złapać Strowmana, ale nie mogłem zrobić to, a potem widziałem, że mnie Dominik goni, więc widziałem, że nie mogę się jakby, nie mogę zatrzymać tak nagle. Kopnięcie Strowmana prosto w Sefa. I jeszcze raz zrzucony Dominik Mysterio przez całą prawą stronę ringu. Sling Blade. Kopnięcie od Dominika. Strowman go przechwytuje. Kij do baseballa. Kto dostanie kijem? Chyba to będzie Braun. Chyba Braun dostanie ten kijem. I tak będzie, Braun Strowman staje kijem baseballowym i teraz jeszcze raz spróbujmy. Jeszcze tutaj Somersault Senton, pięknie zrobiony Somersault Senton przez Sefa Rollinsa, który wraca jeszcze tutaj i kolano. Somersault Senton ponownie, jednak tym razem ląduje przed Dominikiem. I Dominik Mysterio to wykorzystał, wrzuca Sefa, można powiedzieć, na pożarcie tutaj Strowmanowi. Super kick, ale Strowman od razu łapie Sefa. Aj, było blisko, bym to wytimingował dobrze. Jeden z tych ruchów, który mam wrażenie, że naprawdę nie jest łatwy do wytimingowania. Kolano. Clothesline. Strowman wypada z ringu ponownie. Sepsą się teraz zajmuje Dominiki Mysterio i to będzie signatura chyba. Tak właśnie będzie.
Dominik Mysterio powoli tutaj próbuje wstać. I pora na pedigree. Pora na pedigree w wykonaniu Sepha Rollinsa i trafiamy. Pedigree zrobione. Braun Strowman, teraz będzie pora... Miała być pora na curb stompa, gdyby nie to, że Dominik Mysterio tutaj jest w złym miejscu dla nas. Kolano tutaj. Możemy zrobić i tak, że tego curb stompa, tylko że tym razem właśnie na Dominiku Mysterio. Ale będzie kontra. Dominik Mysterio kontruje. Odbije się od Lin i jest skontrowany. Mocne uderzenie tutaj. Braun Strowman wraca do tego pojedynku. Super kick. Jakimś cudem dał radę. Jeszcze super kick jeden. Tym razem się udało. Ale będzie za to Inziguri. I kolano w plecy. Seth Rollins teraz odbija się od Lin. Mamy splash w jego wykonaniu na Dominiku Mysterio. Teraz jeszcze tutaj wypada z ringu Dominik Mysterio. Nie chciałem tak zrobić to w taki sposób, ale teraz jeszcze odbicie od Lin. Tauntuje tutaj Braun Strowman i nie widział zbytnio, albo nie zdał sobie sprawy, że Seth Rollins był gotowy na niego, żeby go trafić kolanem. Kontra Strowmana. Dominik Mysterio wraca do ringu. Braun Strowman rzuca sobie bez problemu tutaj Sethem i Seth ląduje na krzesło tam też przy okazji. Ale jeszcze nie będzie robił swojego finisha, to nie będzie jeszcze Powersem wykonania Strowmana. Będzie za to przypięcia Dominiku. Walka trwa oczywiście dalej tutaj. Nie trafia Seth. Strowman. On teraz kombinuje. Będzie double team w wykonaniu. Dominik Mysterio i Braun Strowman robiący double team. A to jest coś, co się nie spodziewałem, że zobaczę. Na ten double team oczywiście trwał tylko na chwilkę. Strowman nie widzi, że za nim jest Seth Rollins, który tylko na niego pomoże, poluje. I pora na pedigree, wykonanie Setha Rollinsa tutaj na ten key baseballowy w sumie. Prawie, myślałem, że to będzie key baseballowy. Jeszcze teraz szybko zrobić curb stompa. I stomp zrobiony. Teraz szybkie przypięcie, ale... Aj, chciałem go... A dobra, udało mi się tutaj trafić. Wracamy teraz szybciutko do ringu. I to może się jeszcze udać. Piękna akcja wykonania Setha. Jeden, dwa... I nie ma trzech, aż to byłoby piękne. Świetny właśnie neutralizacja, może tak powiedzieć, Dominika Mysterio, który tam się mógł wtrącić, to było piękne. Kontra, to jest kontra. To jest kontra Braun Strowman. Kłopoty dla Dominika. I mocno tutaj powerbomb, ale w plecy, czy tam, nie wiem czy w plecy, ale dostaje na pewno tutaj super kick. Strowman przechwytuje Sefa, Sef kontruje. Dominik Mysterio atakuje Sefa, dość bym powiedział, że niespodziewanie. Half kick, chciałem w sumie taki single leg tutaj kick. Teraz jeszcze świetny moonsault i on jest stunned. Braun jest stunned. To mogą być kłopoty dla Strowmana. Kerb stomp. Trafiamy. Aj, Somersault Stanton się nie udał. Niestety. Plan się nie udał. Przedtem się udało, tym razem się niestety nie udało. Ajaj, szkoda. No i więc walka trwa dalej. Rollins, a i tutaj jednak trafia kolanem. Jednak trafia i ma tutaj sygnaturę, dobra. Ponownie pora na pedigree w tym pojedynku i pedigree ponownie. I ponownie jest stand Braun Strowman, ale on wstaje tak po prostu sobie, no dobra. Somersault Stanton ponownie trafia. Mocne uderzenie tutaj, Braun Strowman. Czy on wróci? Nie wróci tutaj. Somersault Stanton na Strowmanie, wow, aż Strowman się odbił tutaj. To dość niesamowite. Jedyny, który tutaj stoi teraz i jest też w ringu, to jest Seth Rollins. I czy też Seth Rollins będzie ostatnim tutaj, który tam naprawdę będzie stał i będzie zwycięzcą tego pojedynku. Powoli wstaje Dominik i Strowman. Nie wiem kogo zaatakować, a dobra, zaatakujmy Strowmana, choć nie trafiliśmy ani jednego w sumie ostatecznie. A nie trafił, tyle miałem czasu, a i tak nie trafiłem tutaj. Strowman mnie wrzuca do ringu. Braun wraca. Nie trafiamy tutaj. Szybko teraz jeszcze Dominik Mysterio tutaj jest w ringu. To może być moment, żeby Dominika potencjalnie przypiąć.
Kerb Stomp. I teraz szybko przypinamy. To może być zwycięstwo. Mamy Stompa na Mysterio 2. I mamy go. Seth Rollins przypina Dominika Mysterio. Tak jak myślałem, że trzeba będzie zrobić. Nie wyobrażałem sobie, żeby przypiąć tutaj Stromana bardziej. Czułem, że właśnie to będzie trzeba Dominika przypiąć i tak, bo Seth Rollins drugi rok z rzędu jest w walce o walizkę Money in the Bank i może zostanie drugi rok z rzędu ze zwycięzcą walizki Money in the Bank. Czy da radę tego dokonać? Nie wiem, ale kto jak nie Seth Rollins. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć!